Siema, trenerze! Ty, od kiedy ty dla koparca robisz? No, trenerze, ja przyjąłem kredyt. Kupiłem koparkę do kryptowalut. Wszyscy handlują bitcoinami. Myślę, kupię koparkę. Będę szukał tych bitcoinów, będę kopał. Ty, co, nie ma tych bitcoinów? No nie ma, kopię roki nie ma. Ty, a tam już też chyba zobacz. Ty, bez kitu. To bitcoin? Nie, trenerze, kurwa, jak chłopie, jak będziesz tak kopał, całe życie będziesz do interesu dokładał. Już za dużo tych bitcoinów, moda taka jest, wszystko już wykupane dawno. Nic nie zarobisz tak. Idź na siłownię, urośniesz, to zarobisz. Skąd te pieniądze zarobię? Jak będziesz wielkim chłopem, to się dowiesz. Dobra, trenerze. Rzucam to kopanie, idę po karnet na siłownię i tyle. Środki na koncie zostały zajęte. Komornik. Noż kur... W pizdu, wszystko się posypało. Może jednak trener miał rację. Może trzeba jednak iść na siłownię. Ty! Skąd taką furę masz? Paweł miał rację. Trener Paweł zawsze ma rację. A co z robotą? Rzuciłem. Szef mnie pyta, skąd wziąłem pieniądze na taką furę, skoro rzucam robotę. A powiedziałem do szefa, szefie, zacznie szef ćwiczyć, to zobaczy skąd pieniądze się da. Tak jak widzieliście, bycie wielkim chłopem zawsze wiąże się z dużymi pieniędzmi. A jeżeli chodzi o samego bitcoina, to kopanie bitcoinów już się nie opłaca. Na bitcoinie zarabia się w troszeczkę inny sposób. Jak to zrobić? Po pierwsze, musicie jechać do ciepłych krajów, może być nawet Bułgaria. Trzeba wynająć jakieś dobre auto typu Porsche lub Lambo i wypłacić wszystkie pieniądze, które macie ze swojego konta, aby po prostu zrobić sobie filmy i zdjęcia przy wypożyczonym aucie z dużym plikiem pieniędzy. No i nie musicie nawet się znać na tych bitcoinach. Wystarczy, że znajdziecie wykres, zrobicie jakąś analizę wsteczną, wymyślicie jakiś powód, dlaczego ten bitcoin spadł lub wzrósł. Będziecie na bieżąco wrzucać takie posty na swojego Instagrama, właśnie z wycieczek, z dobrymi autami. No i chamy zaczną się odzywać, będą pytali was, skąd macie takie pieniądze. No i wy po prostu będziecie tych chamów naganiać i będziecie sprzedawać im szkolenia i w taki oto sposób właśnie zarobicie na kryptowalutach. Nie musicie się w ogóle na nich znać. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Pozdrawiam wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, użytku sterydów i kryptowalut. Pozdro.